Na przednim pokładzie panowała grobowa cisza. Słychać było tylko posępne grzechotanie obracającego się koła sterowego. Kapitan Tusz spojrzał na pachnącego Billa i powiedział: możesz mnie zabić, zbóju, ale nigdy nie odnajdziesz skarbu. Tak, no to była naprawdę wspaniała żeglarska opowieść. Tak, tu na tropikalnej wyspie, czy kiedykolwiek byli piraci? Tak, bardzo dawno temu. Legendy głoszą, że gdzieś tu, na rafie, znajduje się tajne wejście do ich kryjówki. Mówi się, że ich nora znajduje się dokładnie poniżej jaskini pod wulkanem, ale pilnuje jej kraken, olbrzymia ośmiornica. Człowiek za burtą! Trzymaj się, Jean-Paul, uratuję cię! Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na dosyć krótki let's play Zagrajmy w Hugo i Tajemnica Oceanu. Tak, jest to bonus do Tropikalnej Wyspy 4. Natomiast... Natomiast nie jest to, co prawda, jako dodatek... Nie jest to, co prawda, jako taki dodatek na zasadzie, że to jest w Let's Playu z Tropikalnej Wyspy 4, a bardziej jest to jako osobny, krótki dosyć film. Pewnie się zapytacie czemu. Otóż dlatego, że lepiej mieć więcej serii z Hugo na kanale, no nie? A tak serio, zdecydowanie serio, bez żadnego tutaj śmieszkowania, to okazało się, że tajemnica wulkanu z Tropikalnej Wyspy 4 różni się od tajemnicy wulkanu, znaczy kurde, co ja mam z tajemnicą wulkanu, z tajemnicą oceanu, jakbym grał. W inną część zupełnie, ponieważ to, co tutaj widzicie, to jest wersja telewizyjna Tajemnicy Oceanu, która jest dostępna tylko i wyłącznie, kiedy zagracie sobie w Tropikalną Wyspę 4. Jak macie instalator, to tam macie do wyboru Tajemnicę Oceanu, plus... jak tam ta gra się nazywała? Magia, plus magia, dokładnie. I teraz to jest dosłownie minigierka z... To jest tak naprawdę minigierkowa... Kurde, ale mi się język plącze przez tą chorobę, do cholery jasnej. Jeszcze raz, to jest minigierka z wersji telewizyjnej. To dosłownie w telewizji leciało, dla waszej ciekawości. Jak będziemy ogrywali raz jeszcze Tajemnicę Oceanu, to ogramy wersję nietelewizyjną, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, są dwie wersje Tajemnicy Oceanu. Telewizyjna i ta nietelewizyjna. I właśnie my teraz ogrywamy telewizyjną, a tą nietelewizyjną będziemy dopiero za jakiś czas ogrywać. Ja pierdzielę, no kurde, tyle tłumaczenia. Głupia choroba, kurde. Niech ona już... Trole lit, trole rat, trole rut, nasza gra jest już kaput. Nie jest kaput, ponieważ raz jeszcze tutaj polecę z koksem. Przy okazji jedną rzecz zauważyłem, proszę państwa. A mianowicie, zauważyliście, że Fernando ma jakiegoś takiego pecha, że on dosłownie ma ciągle zmienianego aktora głosowego? No kurde, zauważcie, Tropikalna Wyspa 1, zupełnie inny aktor głosowy niż w Tropikalnej Wyspie 2. No ale fajnie jest ograć w ogóle telewizyjną wersję Tajemnicy Oceanu. Szkoda tylko, że nie ma zaczarowanego zwierciadła w wersji telewizyjnej, bo z chęcią bym ograł, ale no niestety nie jest to dostępne. A szkoda, bo zagrałbym sobie. Jeżeli wy też byście zagrali, to zostawcie komentarz z napisem, nie wiem, zagrałbym albo cokolwiek, no nie? Nagrywam to dla waszej ciekawości 15 stycznia, już mamy połowę stycznia. A wy to będziecie widzieli dosyć późno na kanale. Spierdzielaj, węgorz! I teraz zbieramy te czaszki. Szybko, 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 szybko!
I ostatnia czaszka. Musimy to wygrać. Znaleźliśmy tajną kryjówkę piratów! A Jean-Paul, ale jak się teraz stąd wydostać? Aha! To może być wyjście! Tak! Tyle! Jean-Paul uratowany, Hugo znalazł wyjście i to była cała tajemnica oceanu, czy tam tajemnica oceanu, jak chcemy sobie to nazwać. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Przepraszam, że tak krótko, no ale nie chciałem jeszcze robić dodatkowego segmentu, więc stwierdziłem, że zrobię to w taki, a nie w inny sposób. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Ja wam dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Piszcie komentarze, czy jak wam się podobała tajemnica oceanu, czy w ogóle kiedykolwiek graliście, bo ja w wersję telewizyjną tylko parę razy w życiu grałem. Natomiast nigdy nie miałem jakiegoś zbytnio problemu z tajemnicami oceanu w wersji telewizyjnej. Natomiast miałem większe problemy z tajemnicami oceanu w wersji komputerowej, tej późniejszej wydanej, nie telewizyjnej. Dajcie znać, co sądzicie o tym, co widzieliście przed chwilą. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam na moje socjalne, linki są pozostane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o live'ach, o odcinkach, co tam się u mnie dzieje, jak tam moje samopoczucie i tak dalej, i tak dalej. Po raz kolejny to mówię, nagrywałem to 15 stycznia o godzinie teraz 14. Na razie!